ogłosiliśmy nową strategię i poszukujemy różnych rozwiązań, innowacyjnych rozwiązań. Pomysł, z którym wystartowaliśmy w zeszłym roku, to było otwarcie naszego wirtualnego oddziału Rotunda Bank Polski, który pokazał nam, jak duże zainteresowanie jest i jak jest to pozytywnie odbierane. Dzisiaj patrząc, że ta platforma adresuje potrzeby młodych klientów i młodego pokolenia, ale ja postrzegam to, że to jest dedykowane dla nas wszystkich, bo to jest coś nowego. Chcemy to przetestować, chcemy się uczyć. Platformę traktujemy jako laboratorium, na którym możemy testować różne rozwiązania. O tym, co będziemy na niej mieć jako PKO Bank Polski, zdecydują użytkownicy i nasi klienci. Szanujemy to, że klient ma bardzo duży nacisk kładzie na swój wolny czas. Ten wolny czas, jeśli ma spędzać z nami PKO Bankiem Polskim w świecie platformy Metaverse, no to chcemy dostosować to zgodnie z jego potrzebami, więc będziemy się uczyli wspólnie. To musi być platforma, na której my będziemy w niej non-stop. I biorąc pod uwagę, że po tym, jaki był odzew, jeśli chodzi o Rotundę PKO Banku Polskiego, to wiemy, że musimy testować różne rozwiązania i chociażby w tej chwili, 30 maja, na co zapraszam bardzo serdecznie, planujemy wirtualne targi pracy. Zaangażowanych w nie będzie wiele naszych pracowników, ekspertów w dziedzinie. Ja też chętnie zapraszam, bo będzie można ze mną porozmawiać, gdzie oprócz tego, że będziemy prezentować nasze oferty, to będzie można skorzystać z takich porad dla młodego pokolenia, dla osób szukających pracy, żeby się dowiedzieć, jak podchodzić do wyzwań i gdzie chcielibyśmy podejmować te pierwsze wyzwania nasze zawodowe albo obecne, jeśli chodzi o zmianę. Więc zapraszam bardzo serdecznie 30 maja.